Cześć, tu Justyna, a to 89. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Nieuchronnie zbliżamy się do 100. odcinka. Ja cały czas sobie myślę, co zaplanować, żeby uczcić jakoś ten jubileusz. Niedawno był live, więc chyba z tej okazji nie będzie live'a. Planowałam jakieś spotkanie ze słuchaczami i to jest, myślę, że dobry pomysł. Aczkolwiek trochę się go boję, szczerze powiedziawszy. Zresztą wiecie dlaczego. Jestem taką urodzoną introwertyczką, W ogóle to jest też ostatnia rozkmina moich ostatnich tygodni. Kim ja tak naprawdę jestem i co ja bym chciała w życiu robić? Wtedy sobie przypominam słynny monolog chyba z Chłopaki nie płaczą, czy to jest Poranek Kojota, czy Chłopaki nie płaczą. Chyba Chłopaki nie płaczą. Monolog Laski o tym, że w życiu trzeba sobie zadać jedno zajebiście ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić, a potem zacząć to robić? No i ostatnio właśnie sobie w takich rzeczach głównie rozmyślam, ale jako, że dzisiaj jest pierwszy taki dzień, kiedy świeci słońce, jest cieplutko, jest niebieskie niebo, jest piękne słońce, są ptaki, a ja akurat jestem na zwolnieniu lekarskim w domu, bo się rozchorowałam. I dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy się czuję lepiej. I od razu ta pogoda jest taka piękna, więc wyszłam na balkon i nagrywam ten odcinek na balkonie. I właśnie pomyślałam sobie o tym, że wygląda dokładnie tak, jak w moim jakimś takim wyobrażeniu wygląda lato w mieście. Ja całymi latami i właściwie przez całe dzieciństwo byłam tego lata w mieście pozbawiona, bo no, może nie całe dzieciństwo, ale takie świadome, owszem, dlatego, że w pierwszej klasie podstawówki moi rodzice wpadli na pomysł, żeby kupić jakiś domek gdzieś za miastem, do którego moglibyśmy sobie wyjeżdżać. Pomysł wspaniały, tylko że ten domek moi rodzice kupili w Górach Świętokrzyskich, czy tuż za Górami Świętokrzyskimi, jadąc od południa. Więc do tego domku mieliśmy jakieś no wtedy tamtejszymi drogami jakieś 300 kilometrów. Ale moi rodzice chcieli tam jeździć dość często, więc większość moich weekendów, jakichkolwiek świąt, ferii była spędzana w tym właśnie domku za miastem. Nie wiem, co jedzie, ale coś jedzie strasznego, więc przepraszam was za ten odgłos. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Słuchajcie, to jest śmieciara chyba, bo widzę pomarańczowe światełko zza domu. Dobra, to chyba odczekam. Dobra, jest trochę lepiej. I te wakacje na wsi u mojej babci, bo potem do tego domku przyprowadzili się moi dziadkowie, no, były takie fajne. Dzisiaj z perspektywy czasu postrzegam je jako bardzo fajne przeżycie i czasami tęsknię za tymi momentami, ale w moim takim wyobrażeniu idealnego lata ta akcja dzieje się w mieście. Kiedy miałam już trochę więcej lat, tam nie wiem, 15, 16, to zaczęłam się trochę przeciwko tym wakacjom na wsi buntować. Z różnych względów, no głównie chodziło o znajomych, którzy byli na miejscu, w mieście, chodzili sobie na jakieś spotkania, jeździli razem na jakieś wycieczki rowerowe, spotykali się, wpadali do siebie nawzajem, był internet, że można było z tymi znajomymi porozmawiać, a ja po prostu traktowałam te wakacje na wsi jako zsyłkę, gdzie nie mogłam nawet zadzwonić do nikogo, bo nie było zasięgu. Więc jak się zaczęłam tak buntować troszkę, to rodzice zgadzali się na to, żebym część tych wakacji spędzała faktycznie w domu. Naprawdę, powiem wam teraz, że moje ukochane lato, to jest lato w 97 roku, aha, czyli miałam 11 lat, okej. 97 rok oraz 98, bo w 98 było jakieś Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wtedy chyba Francja wygrała. I pamiętam, że uwielbiałam wtedy słuchać listy Hop Bands na RMF. To jest właśnie lato, które kojarzy mi się z tymi hitami Ricky'ego Martina, jakieś początki Britney Spears. Chociaż chyba latem jeszcze nie było Britney Spears w 98 roku. Wtedy też zmieniałam szkołę. Zaczynałam właśnie robić muzykę, więc też byłam taka bardzo uduchowiona wtedy i mogłam się wyżyć tak artystycznie, powiedzmy. Ale przede wszystkim to lato kojarzy mi się ze słońcem, z gorącym powietrzem w bloku na 10. piętrze, na ostatnim piętrze, czyli gdzie upał grzeje od dachu. Z tym, że można w każdej chwili pójść na basen i się z tego chłodu obmyć. I do tego wszystkiego, to cała twórczość, którą wtedy robiłam, to, że miałam tych znajomych pod ręką, że można było gdzieś pójść, umówić się, pójść do jakiejś cioci, pójść na lody do miasta, to wszystko, te wszystkie plany,
I każdy dzień, i to co robiłam, było zapijane sokiem pomarańczowym kapi z cząsteczkami owoców. I to jest właśnie dla mnie lato. Upał, słońce, które wpada przez południowo-zachodnie okna. Ja ubrana w jakieś bardzo lekkie ciuchy, plus ten sok pomarańczowy kapi. I to jest dla mnie taki najpiękniejszy obraz lata. Niestety, te lata już tak nie wyglądają. I uważam, że jednym z takich największych problemów dorosłości, w moim oczywiście przypadku i w moim odczuciu, jest to, że takich lat już nie ma. Że nie ma czegoś takiego jak wakacje. Oczywiście to jest oczywiste, jak się jest dorosłym, to trzeba pracować, można sobie wziąć urlop, wakacje, można ich nie brać, czy w wakacje, latem. Ale nie ma czegoś takiego jak lato. I przyznam szczerze, że trudno jest mi się z tym pogodzić, bo jednak uważam, że w taki okres letni człowiek naprawdę powinien zażywać słońca i tego ciepła, i tego luzu, i cieszyć się tym wolnym czasem. I to jest naprawdę każdemu psychicznie potrzebne. Wiadomo, że takie, no, ja jestem taką, może nie, że przeciwniczką, ale mi jest się trudno zrelaksować w trakcie dwutygodniowego urlopu. Bo zanim wejdę w ten rytm relaksu, to mija minimum 5-6 dni, naprawdę, kiedy wyłączasz głowę faktycznie, odcinasz ją od pracy i to już jest połowa twojego urlopu, a potem za jakieś 4 dni musisz się zastanawiać nad tym, ile ci zostało do końca i że trzeba się pakować, że trzeba wyjeżdżać i że trzeba to ogarnąć, to i potem taki skok, wiecie, przyjeżdża się w niedzielę z urlopu, w poniedziałek trzeba iść do roboty. No i to są wszystko takie przykre elementy dorosłości, których nie znoszę. Innym oczywiście elementem dorosłości, który ostatnio obserwuję wraz z moją siostrą i z moją przyjaciółką Pauliną, którą serdecznie pozdrawiam. By the way, zajrzyjcie na jej podcast Zabawy jedzeniem. To jest to, że w życiu dorosłym jest tak jak z tych memów wszystkich, że czy teraz nie przetoczę żadnego, bo akurat mi wszystkie wyleciały z głowy, ale generalnie memy na temat dorosłości są bardzo przykre i dojmujące. I ja osobiście jestem wielką fanką dojrzewania, dorosłości, tego, co się dzieje z człowiekiem, tego, że ma jakiś wpływ na swoje życie dużo większy niż miał kiedyś, że dojrzewa, że to się wszystko właśnie wiąże z takim wzrostem samoświadomości. Ale dorosłość to jest też rozwiązywanie i gaszenie pożaru za pożarem. I tutaj trochę nie żartuję, ale autentycznie ostatnio w naszych życiach jest tyle rzeczy, które są takie... Przepraszam za pieski, no ale nie uciszaj w żaden sposób. Co chwilę pojawia się jakieś zadanie do rozwiązania i to zadanie jest takie raczej z kategorii problemów. I kiedy tylko się udaje ten jeden problem zażegnać, to nagle z ziemi wyrasta 5 kolejnych, typu w moim przypadku na przykład było to zepsute światła w samochodzie. W przypadku Pauliny było to zepsute wspomaganie w samochodzie. W przypadku mojej siostry z kolei zepsuta klimatyzacja. To się wszystko udało naprawić, bo tak akurat śmiesznie było, że wszystkie trzy miałyśmy coś z samochodami. Potem nagle się okazuje, że nie wiem, tutaj jakiś grubszy problem większego kalibru, tutaj również i tak dalej, i tak dalej. I po prostu cały czas człowiek się skupia na jakiejś takiej żonglerce. Ja mam naprawdę takie wrażenie, że to jest takie, że żonglujesz piłeczkami i nagle co chwilę, po pierwsze, średnio ci to wychodzi, dobrze umiesz żonglować powiedzmy dwiema, po czym nagle ktoś dorzuca ci kolejną piłeczkę i jeszcze kolejną i jeszcze tak dajesz radę, ale jest ci po prostu coraz ciężej i te piłki zaczynają ci wysypywać i wtedy ty jeszcze nagle się okazuje, że jesteś na jakimś monocyklu i próbujesz utrzymać równowagę i to wszystko ci wypada z rąk i ty resztkami sił próbujesz to wszystko ratować. Nie chciałabym też absolutnie nikogo straszyć dorosłością, bo tak jak mówię, no ja w dorosłości raczej widzę mnóstwo plusów, oczywiście poza starzeniem się, bo to mnie jednak trochę przeraża, ale w dorosłości jest jednak mnóstwo fajnych rzeczy, właśnie przede wszystkim ta wolność i to, że można o sobie decydować, to jest wszystko super. Minusem oczywiście jest to, że nie mogę sobie siedzieć przez 2 miesiące w domu i pykać muzyki na kompie i pić sobie soku kapi. Boże, teraz mi właśnie weszła melodyjka z reklami. Kapi, kapi, sok, sok, owoc, owoc, słońce, słońce. Taka była reklama. Więc to jest na pewno minus dorosłości. No i właśnie to, że nie wierzę. Na przykład minusem też jest to, że kiedy się chodzi do pracy, to właśnie omija człowieka harmonogram różnych takich rzeczy, które się dzieją wokół jego domu. Budynku mieszkalnego właściwie. Śmieciara, czyszczenie ulicy, tutaj jakiś pan, który sobie grzebie w butelkach. To też jest coś, co można widzieć właśnie tylko pracując sobie z domu albo siedząc w domu w wakacje. Zastanówcie się proszę, co byście robili i jak byście spędzili wakacje takie 2,5-miesięczne, jak w starym stylu, jak za dawnych dobrych lat, ale w tym wieku, który teraz macie.
to jakbyście je spędzili i jestem bardzo ciekawa, jakbyście to zrobili, korzystając tylko i wyłącznie z uroków jednego miasta, w którym żyjecie. No chyba, że tam na przykład mówimy o Ślązakach, czy o ludziach z Trójmiasta, którzy mogą sobie podróżować pomiędzy trzema miastami, jeszcze tam, nie wiem, popłynąć sobie na Hel. Słuchajcie, jedzie piąty raz chyba ten samochód, który czyści ulicę, więc będę kończyć. Zachęcam was bardzo do dyskusji. Już na przyszłość wiem, żeby nie nagrywać odcinków na balkonie, bo jednak tych hałasów będzie za dużo i będzie mi się to ciężko montować. Nawet chyba bardzo ciężko. Aha, jeszcze oczywiście dziękuję moim patronom, patronkom, bohaterkom, czyli Zuzie K. oraz Joannie Sidelników-Brzozowskiej i wszystkim patronom, domownikom, czyli Małgu Frej, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Jackowi Mataczowi, Darii, Łukaszowi Dłutkowi i Alicji Smolnik. No i oczywiście wszystkim patronom tak w ogóle. Do usłyszenia i pa, pa.